cieszę, że możemy się spotkać na pierwszej imprezie naszego gminnego programu Wracamy po pandemii. Impreza Biesiada z niezłą sztuką, prezentująca lokalne walory zbytowej. Przed nami jeszcze trzy imprezy w Kijowicach, Babienicach, Kruszowicach. Ale cały pomysł tego programu powstał, kiedy jeszcze cała Polska była zamknięta w pandemii, kiedy ubolewaliśmy nad tym, że nie możemy się zintegrować, spotkać, pobawić i wtedy właśnie wymyśliliśmy, że jeśli tylko warunki pandemiczne pozwolą, to będziemy chcieli jakby przywrócić ten lokalny entuzjazm, lokalne walory pokazać, zachęcić ludzi, mieszkańców, żeby wymyślili fajną imprezę dla całej gminy, żebyśmy mogli się spotkać, pobawić. Taki cel realizujemy dzięki temu. Spodobał się nam ten pomysł, kiedy wyszedł z naszego urzędu właśnie z taką propozycją. Wzięliśmy udział w nim i powiem, że organizatorzy zafascynowali się. Pomysłów było bardzo dużo, jeszcze więcej niż tego, co w tej chwili widzicie, no ale trzeba było się zmieścić. I w czasie, wiadomo, w budżecie, w czasie, no ale myślę, że wszyscy się świetnie bawią i mam nadzieję, że jeszcze kiedyś to powtórzymy. Program ten polega na tym, że każde z sołectw, które wyraziło chęć udziału w tym programie, prezentuje się z jak najlepszej strony, czyli to, co ma najlepszego, czym może pochwalić się, o czym może powiedzieć, to pokazać. I tak, będąc w Zbytowej, jesteśmy na Biesiadzie z niezłą sztuką. Sztuką, którą można rozumieć bardzo różnorako. Między innymi jako rękodzielnicy, którzy dzisiaj są z nami, którzy zamieszkują tą wieś, dzieląc się oczywiście swoimi posiadanymi talentami podczas warsztatów i sprawdzaniu tym, co mają do zaprezentowania na swoich stoiskach. Sztuką rozumianą jako wspólna biesiada, którą możemy wspólnie z Wami dzisiaj o godzinie 20 przy naszym ognisku wykonać, zrobić, zaśpiewać, bo to jest najważniejsze, ale sztuką również, gdzie na naszej scenie prezentują się mieszkańcy posiadający różne talenty i pasje, którymi chcą się podzielić. Czyli to taka sztuka odkrywania tego, co mamy najlepszego. Zainteresowałam się makramą, ponieważ nie pracuję zawodowo, wychowuję dzieci. Dlatego dla zabicia czasu wzięłam się za plecenie makram i plotę już 2 lata. Wszystkiego się nauczyłam z internetu, z YouTube'a, z tutoriali. A teraz makrama od gdzieś 2-3 lat wróciła do łask. I bardzo dużo jest osób, które wyplatają, bardzo dużo stron internetowych na Instagramie, bardzo dużo kont. Dzieci pletły sobie bryloczki, starsze osoby pletły makramy, że zainteresowanie było.
które tutaj widzimy, to wykonywane są, to są kraszanki wykonywane taką metodą wydrapywania. Głównie tutaj się pojawiają motywy albo związane z Wielkanocą, albo roślinne. Wydrapuję około 20 lat już te jajka. Przekazuję zawsze na Wielkanoc swoim najbliższym rodzinie. Molestuję ich w ten sposób, bo co roku otrzymują jajko, czy chcą, czy nie chcą, dostają. I coraz to szersza grupa osób jest obdarowywana przeze mnie. Czekasz pokolenia, wartość ponad czas. Sąd miłość do ziemi, którą w sercu masz. W moim ogródeczku rośnie rozmaryn. Powiedz mi, Maniusiu, kto cię ona mi? Cekiny jechałam do Krakowa pod sukiennicę, żeby kupić, nigdzie nie było już łatwiej dostępnie, takie rzeczy były. No a potem to gdzieś się urodziło dziecko w rodzinie, to u koleżanki, a potem już poszły moje wnuki do szkoły, no to zaczęłam też dla nich stroje na przedstawienia. Ta ludowość mnie zawsze, ja nie wyszłam ze wsi nigdy. Pracowałam jako pielęgniarka całe życie, ale ze wsi nie opuszczałam wsi ani na moment. Tu się urodziłam, tutaj zamieszkałam i, no i tak zawsze wracałam do tych motywów takich wiejskich. Kocham to.